Witam, to Alistejo. W tym odcinku doprowadzę do spotkania hrabiny z Fryderykiem. A mianowicie... to chyba tu trzeba zagadać. Witaj, Amelio. Zechcesz mi przedstawić swoją towarzyszkę? Wasza wysokość, pozwól, że przedstawię ci hrabinę El Brusco. Mówi, że znaliście się jako dzieci. Co, Enya? Król najwyraźniej cieszy się, że ją widzi. Tak, wasza wysokość, to ja, Enya, córka grafa El Brusco. Opowiedziałam o nas Amelii, więc mnie tu przyprowadziła. Król jest wyraźnie tak podekscytowany, że nie potrafi wydusić z siebie ani słowa. W końcu jednak udaje mu się nieco opanować. Enya, nie wierzę własnym oczom. Byłaś mi przeznaczona. Minęło tyle lat. Nasi ojcowie pragnęli, byśmy znaleźli razem szczęście, ale byliśmy wtedy tylko dziećmi. Zbyt młodzi, by to zrozumieć. Amelio, moja droga, przepraszam, ale czy mogłabyś zostawić nas na chwilę samych? Mamy sobie tyle do opowiedzenia. I weź proszę tę nagrodę. 500 doświadczenia, złoto 10 500 monet i kryształy magiczne 3 sztuki. Dziękuję, wasza wysokość. Nie będę wam przeszkadzać. Dziękuję ci, Amelio. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłaś. Nie musisz mi dziękować. Życzę wam mnóstwo szczęścia. Cóż, póki tu jestem, może będzie warto zobaczyć, czy mam coś na sprzedaż. Okej. To nie. Reszta rzeczy może się mi przydać. A jeśli chodzi o zaklęcia. Podstawowe ataki oddziału zadają dotkliwe rany wszelkim demonom. To może być ciekawe, lepiej to zostawić. No to też. A tu? Oj, to jest zdecydowanie ciekawe. Zostawimy. Teraz tak, ja potrzebuję uzupełnić szeregi. Okej. Teraz tak, tu jeszcze mogę. Chociaż nie, niech oni zostaną. Jak najbardziej, gdyż oni będą stanowili uzupełnienie. Tutaj, aha, tu już jest Max. Tu bym mógł jednego, ale nawet chyba wiem, gdzie znajdę takowego. Dobrze. Tu zdaje mi się, że było czterech. Ale mogę się mylić. O właśnie, 13 nawet. Tu widocznie w innym miejscu widziałem tych czterech. Tak mnie kusi, żeby jeszcze raz obadać Montero. Tylko właśnie od strony wody. No, tu jest dosyć bezpieczne miejsce, jeśli chodzi o wylądowanie, bo nikt tutaj nie może podejść. Oj, to może być ciekawe. Aha, to trzeba tutaj. O, runa umysłu. Pięknie. Kasa. Tu jest jakiś... Co to jest? Fabryka droidów. Tutaj możesz kupować
jednostki zaklęcia oraz rzadkie artefakty. No nie, no to mi się zdecydowanie nie przyda. Czy tu jest coś cennego? Na pewno kryształy. Tutaj też. Nic zakopanego nie widzę. Tu będzie można pogadać. Witam w fabryce połączeń. Mam na imię Kas Plode. I jestem tu szefem. Witaj, mam na imię Amelia. W mojej fabryce produkujemy różne rodzaje urządzeń opartych na przekładniach i dźwigniach. Od wind po podwójne chwytaki. Jeśli chcesz, możesz się przyjrzeć naszym produktom. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Lekki i bardzo skuteczny jednoręczny kilof, stworzony ze stopu tytanu. No niestety to wszystko się przydaje, ale jak się ma armię krasnoludzką, a ja czegoś takiego nie będę miał. Przynajmniej na razie nie planuję, a nie wiem, co będzie w przyszłości. Może rozpoznamy. Tu nic nie ma. Tutaj byłem. Aha. Nie, nie byłem. O, nikt tego nie pilnuje. Chyba się nie dadzą sprowokować. Co tu jest na dole? Może ktoś coś zakopał? Ale chyba jednak nie. Nie, to się raczej nie uda. Tu się zainteresuję. O, właśnie. Windami będę się później zajmował. Teraz po prostu przeprowadzam tylko rozpoznanie. O, run. I również nikt go nie chce pilnować. Świetnie. To tak, tu najpierw musiałbym pokonać armię krasnoludów i dopiero później musiałbym zawalczyć. Tutaj głównie widzę kryształy. A tutaj... Może zacznę... O, o, właśnie. Piękny run mocy. To się na pewno przyda. Tutaj jeszcze to. I to. Okej. No dobrze, idziemy. Zobaczyć, co to za domki. Warsztat. Tutaj możesz kupować jednostki zaklęcia. No, to wszystko wiadomo. No to nie jest zbyt ciekawe. Mistrzowie odeszli. Nie ma odpowiedzi. To jeszcze tutaj. Witam w moich skromnych progach. Podajemy tutaj tylko najlepsze piwo oraz mięsiwa. Nazywam się Raptus i jestem właścicielem lokalu. Ale nie masz się czego obawiać. Raptusem pozostają tylko z imienia. Z natury od jakiegoś czasu już nim nie jestem. Czasy picia i swawoli mamy już za sobą. Szukam pracy i chciałabym coś kupić. Sprawdzimy obie opcje.
z pewnością nie jesteś jedną z tych oślizłych kreatur. Dobra, słuchaj, tylko cichosza na ten temat. Krasnolud pochyla się i zaczyna ci szeptać do ucha. Słyszałaś kiedyś, kiedy o ruchu oporu? To grupa trzeźwo myślących krasnoludów, którzy nie są zadowoleni z sytuacji, jaka panuje w Montero. Spotykamy się tutaj, żeby wypić jedną lub dwie kwarty piwa, a gdy już przepłukamy gardła, dyskutujemy o polityce. Jesteśmy zdecydowani walczyć o wolność dla naszego wspaniałego króla Giraxa. My, krasnoludy, pierwszy toast zawsze wznosimy za króla. To tradycja sięgająca całe stulecia wstecz. Co stało się z waszym królem? Nie słyszałaś? A może dajesz wiarę ohydnym kłamstwom rozpowszechnianym przez Hagni? Tak czy owak, oto jak wygląda prawda. Naszego króla oczarowała bagienna wiedźma i ożenił się z jaszczurką. Żona skradła mu tron, a jego samego skazała na wygnanie. No i marnieje nasz król w zamku Montor, gdzie przetrzymywany jest pod kluczem. Tymczasem przeklęta jaszczurka rządzi krajem, przez nikogo nie nadzorowana. No z tym to akurat ja już bym się nie zgodził, bo miałem z nią spotkanie, już jest bardzo dobrze nadzorowana. To okropne, co robić? Cóż, nie możemy sobie pozwolić na otwarty opór wobec Hagni. No niektórzy mogą. Niech ci nie przyjdzie do głowy, żeśmy tchórzami. Jesteśmy w końcu krasnoludami. Ale obawiamy się jej powabu, za pomocą którego każdego krasnoluda może w sobie rozkochać. Proszę, pomóż nam. Zapłacimy ci złotem. Gdybyś mogła sforsować mury zamku Montor i uwolnić króla Giraxa, bylibyśmy ci dozgonnie wdzięczni. Czy możesz nam pomóc? Nagroda 19 500 monet, 2200 doświadczenia i 4 kryształy magiczne, a to wszystko jeszcze, o właśnie, lodowa kula, 3 sztuki, zwoje. To może być całkiem fajne, czar ofensywny. Dobrze, zrobię to, no jasne, że zrobię. Pamiętaj, że Montor to silnie ufortyfikowany zamek, a król przebywa w areszcie. Straż dowodzona jest przez jaszczuroczłeka imieniem Fango, bliskiego współpracownika Hagni. Słyszałem nawet plotki, że Fangol to jej ojciec. Jedno jest pewne. Mówią, że jaszczurkom odrastają ogony, ale głowy z całą pewnością nie. Życzę powodzenia. Możesz być spokojny, ocalę waszego króla. Dobra, ale tu jeszcze coś było do kupienia. To jest kiepskie. Lekki hełm z wystającymi drutami, plus 2 do intelektu, minus 1 do inicjatywy sprzymierzonych jednostek poziomu od 3 do 5. To jest bez sens. Ja nie chcę tego. No tu niestety jednostki krasnoludzkie. Szkoda. A czary zdecydowanie nie interesują mnie. No nic, myślę, że w tym miejscu zakończę odcinek, a w kolejnym będziemy dalej badać Montero. Trzymajcie się!